I deszczu nie ma, przynajmniej na razie. Delikatna taka mżawka, jak jechałem na rowerze, się pojawiała, ale to już za nami, chyba że w ciągu ostatnich 15 minut zaczęło padać, ale mam nadzieję, że nie. Więc nad Polską było i będzie słonecznie, a nad Berlinem chmury. Nie wiem, czy to zjawisko pogodowe, ale na pewno chmury ekonomiczne. Nawet Francuzi, którzy pod tym względem nie bardzo mają się czym pochwalić w ostatnich dekadach, szydzą, czy nawet to z troską nad Berlinem, nad Niemcami się pochylają. Le Figaro pisze, że coś się popsuło w niemieckiej maszynie gospodarczej. Nie wiem, czy to jest szczery smutek, czy nieszczery, no ale Berlin ma kłopoty w tym roku. Recesja spodziewana blisko 0,5 punkta procentowego PKB, to już taka wyraźna recesja niemieckiemu życiu gospodarczemu i politycznemu przepatruje się Piotr Cywiński, dziennikarz, kiedyś korespondent przy Bundestagu, teraz publicysta tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze. No, witam serdecznie. Mówią, że prawo do snu należy do podstawowych praw człowieka. My jesteśmy dowodem na to, że nas to prawo nie obowiązuje i co najgorsze, konfitur też nie mamy. Też. No. Nie, ale możemy zawsze pomyśleć, popatrzeć na Berlin i wtedy może będzie nam ciut lepiej. Co się stało z niemiecką machiną gospodarczą? No, może na wstępie, czy nam będzie ciut lepiej. Ja myślę, że no nie mamy powodów do odczuwania Schadenfreude, choćby z tego względu, że no jesteśmy ściśle powiązani z niemiecką gospodarką, ale z kolei mamy powód do optymizmu, ponieważ rząd umiejętnie bardzo przesterowuje, żeby no, ta nasza gospodarka nie była uzależniona całkowicie czy w dużej mierze od Niemiec. I powód jest prosty. Otóż Niemcy popełnili naprawdę w ostatnich latach, i to nie tylko tam rok, dwa czy trzy temu, ale powiedzmy w całej dekadzie, albo nawet no, przynajmniej w półtora, wiele błędów. Pierwszym błędem takim podstawowym to był odwrót od atomu. Ja pamiętam, sygnalizowany był jeszcze wtedy, gdy ministrem ochrony środowiska była, uwaga, kanclerz Merkel w gabinecie Kohla. No to zostało zamienione w czyn i spowodowało rzeczywiście no, poważne turbulencje, o czym zaraz powiem dokładniej. No, podejmowane były również bardzo błędne decyzje strategiczne, na przykład Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, więc ta próba zmonopolizowania rynku w całej Europie poprzez Niemcy, co jak wiemy skutkowało wojną na Ukrainie w sposób pośredni. No i z kolei te wszystkie problemy energetyczne, które się pojawiły, ponieważ Niemcy zlikwidowali u siebie elektrownie atomowe i dzisiaj, o ironię losu, kupują z elektrowni atomowych francuskich tęże energię. Ale wzrost kosztów właśnie za surowce energetyczne spowodował wzrost kosztów produkcji, no a co za tym idzie, spadek produkcji przemysłowej i konsumpcji. No i co warto przy tej okazji zaznaczyć? No w Niemczech, tak rzekomo dbających o środowisko naturalne, 1/3 dzisiaj produkcji energii pochodzi z węgla, w tym 1/5 z węgla brunatnego. No Niemcy się po prostu zakiwali, liczyli, że dzięki tej gazowej pępowinie z Rosją staną się monopolistą w dostarczaniu tego surowca na cały nasz kontynent. No i tu się przeliczyli. Przeliczyli się także w tym, że postawili na wymianę handlową z Chinami. No mieliśmy podróże kolejnych kanclerzy, Kohla, Schrödera, Merkel, no latały pełne samoloty niemieckich przedsiębiorców do Pekinu, były zawierane lukratywne kontrakty. W ostatnich latach ta wymiana handlowa wynosiła, uwaga, aż 300 miliardów euro między państwem środka a Republiką Federalną. No i pojawiły się schody. Te schody pojawiały się już de facto nieco wcześniej, tylko Niemcy no, okazali się jakby źle przewidujący czy prognozujący własne prognozy rozwojowe. Ja pamiętam, jak sprzedali Chińczykom Transrapid. To jest taka szybka kolej magnetyczna. To było tuż po roku 2000. No u siebie mieli zaledwie kilkusetmetrowy odcinek doświadczalny. Pekin obiecywał im, że Siemens wybuduje całą sieć w kraju środka.
No ale tuż po zbudowaniu takiego pierwszego 30-kilometrowego odcinka Transrapidu do lotniska w Szanghaju, Chińczycy po prostu zatrudnili własnych inżynierów, ulepszyli niemieckie projekty i podziękowali Niemcom za ich pomoc w tej dziedzinie. Dodam tylko, mało kto wie, ten pociąg magnetyczny może osiągać maksymalną prędkość ponad 500 km na godzinę, a w takiej normalnej eksploatacji osiąga 430 km na godzinę. No nawiasem mówiąc, ta rozbudowa sieci magnetycznej kuleje również w Chinach, ponieważ ludność obawia się silnego promieniowania magnetycznego i zresztą słusznie potwierdzają to badania naukowe. No i teraz kolejny problem to te trudności, z jakimi boryka się obecnie przemysł samochodowy, który jest jednym z filarów niemieckiej gospodarki. I tu znów Chińczycy początkowo kupowali niemieckie auta na potęgę, ale no i w tym przypadku posadzili swoich inżynierów i dziś, mało kto wie, wyprzedzili Niemców, także w tej dziedzinie i gospodarki. I to dość wyraźnie, zresztą chyba nie bez kozery nagle się w Unii Europejskiej pojawiają głosy, oczywiście nie niemieckie, tylko unijnych urzędników w Brukseli, w Komisji Europejskiej, że trzeba coś z tym zrobić, bo te chińskie samochody niby elektryczne, ale jednak są nieekologiczne. No ale tu też jeszcze się kłania inna historia, bo sytuacja jest taka, jaka jest, a więc Chińczycy wyprzedzili Niemców. W którą stronę się to rozwinie? Obawiam się, może nie tyle obawiam się, ile przewiduję, że no, Chińczycy nie będą zasypiali gruszek w popiele i że również i w tej dziedzinie wyprzedzą Niemcy, ponieważ jedną z bolączek Niemiec jest to, że mają znakomitą bazę naukową. Temu nie należy zaprzeczać, ale no innowacyjność w gospodarce, przepraszam za kolokwializm, leży i kwiczy. To unowocześnianie produkcji jest ociężałe. Do tego dochodzi niemiecka rozbudowana biurokracja. No, ja dam tylko dwa przykłady. Na przykład rozbudowę światłowodów w sieci światłowodowej, czy systemu MP3, który de facto opracowano w Niemczech, ale wdrożyły go i zarobiły na tym przede wszystkim no krocie kraje azjatyckie. Co istotne i co mało kto w naszym kraju wie i zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład w komputeryzacji my Polacy wyprzedzamy Niemców o kilka długości. Właśnie choćby w rozbudowie tej wspomnianej przeze mnie sieci światłowodowej, czy dla przykładu, no w Niemczech to w ogóle jeszcze nie istnieje, czy w elektronicznej choćby obsłudze pacjentów, jak wiemy u nas nie dostaje się recept do ręki, tylko na telefon numer chory odbiera sobie w aptece lekarstwa. A w Niemczech trzeba wciąż biegać do aptek z drukowanymi receptami. To jest jeden z wielu przykładów. No i kolejnym, myślę ostatnim ważnym punktem tego wyhamowania rozwoju gospodarczego Niemiec jest też demokracja. No w Niemczech rodzi się bardzo mało dzieci. Brak rąk do demografia. Pracy. Stąd wynikała ta niemiecka Willkommenspolitik, która jak wiemy no zakończyła się tragicznie w całej Europie. No, tragicznym tsunami, z którym się borykają wszystkie kraje. No i Niemcy szczególnie też muszą coś z tym zrobić. W Niemczech pojawiają się już naprawdę bardzo silne antyukraińskie nastroje, niezależnie od tego, co rząd deklaruje. Oczywiście Niemcy liczą na wznowienie tej współpracy z Rosją, na odblokowanie tego korka, przepraszam, w Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli że znów wróci wszystko na dawne tory i że poradzą sobie. No, to jest tylko no, taka życzeniowa strategia, ponieważ sytuacja wygląda jak wygląda. No i teraz przejdźmy jeszcze do dość istotnej sprawy, myślę, do węgla. No, Niemcy powstrzymali działanie swoich elektrowni węglowych, ale musieli i w tym, pod tym względem zrezygnować ze strategii, zmienić swój kurs o 180 stopni. No i mamy taki przykład. W Nadrenii Północnej Westfalii, gdzieś tam pod Luksemburgiem, no, na początku tego roku zlikwidowano jedną z wsi, która liczyła 1500 mieszkańców. No, mieszkańcy protestowali. Przyjechała nawet Greta Thunberg, pamiętacie z pewnością państwo, no, działaczka z krajów skandynawskich, słynna na cały świat. No i co się okazało? No, została po prostu wyniesiona przez policję. Tam była tak brutalna
brutalna akcja, że do takie brutalne starcia, że do szpitali trafiło wiele osób. I rzeczywiście ta kopalnia powstaje. Wcześniej, o czym mało kto w naszym kraju wie, no ten problem dotknął Serbo-Łużyczan tuż za naszą zachodnią granicą. Dla wydobycia węgla brunatnego i stworzenia nowych kopalni odkrywkowych zlikwidowano no, ponad 120 wsi. Z tego trzeba sobie zdać sprawę, co to był za rozmiar. Tam właśnie zamieszkiwała te tereny słowiańska mniejszość. No przenoszono wszystko, nawet cmentarze. No. I cóż, no Niemcy szukają dzisiaj sposobów zasilania kraju surowce energetyczne. Na przykład w Iraku, dokąd poleciał kanclerz Olaf Scholz, aby dogadać no, dostawy do pierwszego niemieckiego gazoportu, który wybudowali w Wilhelmshaven. No krótko mówiąc, Niemcy stali się ofiarą własnej nietrafionej strategii, no co zapewne potrwa jeszcze kilka lat, zanim wydobędą się z tego obecnego kryzysu. To panie redaktorze, na koniec kwestia polityczna. Zrobił karierę, niektórzy mówią, czy to była kariera prawdziwa, czy prześmiewcza, ale spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym Jarosław Kaczyński ma rozmawiać z ambasadorem albo z pracownikiem ambasady niemieckiej, mówiąc, że nie będzie się w Polsce ustalać emerytur pod dyktando Berlina. Niemcy są bardzo mocno wprzęgnięte w polską kampanię wyborczą, a jak polska kampania wyborcza wygląda w Niemczech? Co Berlin myśli o naszych wyborach? Ach, no właśnie, tutaj dotknął pan problemu, o którym możemy rozmawiać jeszcze przez najbliższe dwie godziny. Tak, ten spot jest bardzo głośny za Odrą. No, komentatorzy twierdzą, że to jest wykpienie z kanclerza, że niedopuszczalne i tak dalej. No wiadomo, komentatorzy mogą sobie mówić, co chcą. Rząd zajmuje takie stanowisko, no powiedziałbym z dystansem, że o, my jesteśmy krajami partnerskimi, więc oni tu nie będą się wtrącali w nasze wewnętrzne sprawy. No to oczywiście jest machiawelizm. Sam Machiavelli mógłby uczyć się, że tak powiem, propagandy od Niemiec. No bo przecież wiadomo, że to nasze partnerstwo de facto zupełnie nie istniało. Ja przypomnę, że to był po prostu blichtr. A jeśli chodzi o wyszydzanie kanclerza, co Niemcy nam zarzucają w tym spocie, no to przypomnijmy sobie przyprawianie kartofla zamiast głowy prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. No mieliśmy taki rzeczywiście blichtr, mieliśmy kopanie piłki w Gelsenkirchen z premierem Millerem czy ze Schröderem, mieliśmy bale polskim w Berlinie z udziałem Kwaśniewskiego, spacerki, obiady u Włocha i tak dalej, ale to wszystko było na pokaz, ponieważ w rzeczywistości Niemcy realizowali swoją strategię gospodarczą, w której traktowali nas jako rezerwuar taniej siły roboczej, no i rynek zbytu prawie 40-milionowy. I teraz mamy takie odwrócenie pojęć, bo na przykład, no jeśli Tusk mówi o zakończeniu zimnej wojny z Niemcami, to nie jest zimna wojna, którą my prowadzimy z Niemcami. My się domagamy rzeczywiście partnerskiego traktowania, natomiast Niemcy przyzwyczaili się, że traktują nas, przepraszam bardzo, jak jakąś swoją nieformalną 17. Republikę. No, to Niemcy prowadzą z nami zimną wojnę i jeśli pan Tusk mówi o tym, że zakończy, to z pewnością myśli o wywieszeniu białej flagi na naszej zachodniej granicy, bo jak powiedziałem, to nie Polska prowadzi tę wojnę z Niemcami. Niemcy otwarcie wtrącają się w wewnętrzne sprawy naszego kraju, co widać, liderowi opozycji nie przeszkadza. Są przecież finansowane, co jest tajemnicą Poliszynela, najróżniejsze imprezy przez niemieckie instytucje, które organizuje w Polsce opozycja. Myśmy mieli już koszmarną prasę i koszmarny atak, powiedziałbym, Niemiec z chwilą pierwszego zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku. Po wówczas roku 2007 z chwilą nastania premiera Turska, to oczywiście ustało, ale to rezultowało dla Polski samymi niekorzystnymi decyzjami. Spójrzmy choćby na kwestię Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Czy na przykład na postulat, który no nieśmiało zgłosił premier Tusk, mianowicie głębszego zakopania w ogóle tego gazociągu, ponieważ uniemożliwiał dostęp statkom o większej wyporności do Świnoujścia.
Świnoujskiego portu. Przyjechał porozmawiać na ten temat w Berlinie z kanclerz Merkel i wyjechał z kwitkiem. Niemcy po prostu robili to, co chcieli. I dzisiaj przeżywają po prostu szok, że oto ten kraj, także taki posłuszny w polityce wewnętrznej i zagranicznej, nagle zaczął przemawiać własnym głosem. I przemawiają, bojąc się oczywiście i próbując zablokować wszystko to, co stanowi dla nich konkurencję, a więc rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, budowę portu kontenerowego w Świnoujściu, regulację Odry, żeby uczynić z niej rzekę spławną dla żeglugi towarowej, czy wreszcie centralny port komunikacyjny, który, to wiadomo, przejmie rolę, jaką pełnią dzisiaj porty lotnicze, na przykład we Frankfurcie nad Menem. Każdy, kto będzie chciał przyjechać do Europy robić interesy, to przyjedzie do samego środka, a więc do centralnego portu komunikacyjnego. Jeśli więc nasza opozycja zapowiada, że zrezygnujemy z CPK, zrezygnujemy z tego, z tamtego i z owego, to oznacza powrót do tej takiej, do tego takiego posłuszeństwa, do takiej bezwoli wobec naszego sąsiada, który to naszym sąsiadem pozostanie. Zacząłem od tego, że no, nastąpiło takie umiejętne przesterowanie polskiej gospodarki i chwalić Boga, bo unikniemy tego, że jeśli Niemcy dostaną Kataru, to my przeżyjemy koklusz. Jak widać, sytuacja u nas gospodarcza jest znakomita. Rozwijamy się naprawdę najlepiej pośród krajów wspólnoty, podczas gdy Niemcy jako jedyni, tak jak pan redaktor na początku wspomniał, no odnotują w tym roku, i to jest ocena Komisji Europejskiej, to trzeba podkreślić, a nie jakichś naszych specjalistów, odnotują w tym roku spadek PKB, czyli produkcji krajowej brutto, o 0,4%. To mówi samo za siebie. I jeszcze to zapewne potrwa, ponieważ proces wywikłania się gospodarki z tego kryzysu, który ogarnął Niemcy, to nie jest kwestia, że można załatwić to, jak mówią Niemcy, von heute auf morgen, czyli z dnia na dzień. To rzeczywiście potrwa. O tym mówił Piotr Cywiński, dziennikarz, publicysta, tygodnika Sieci. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.